Cześć, witajcie, witamy was ponownie, jak co dzień o 13:00. Kontynuujemy przygodę w LEGO Star Wars. Przed nami ucieczka z Gwiazdy Śmierci. Bez zbytniego przedłużania rozpoczynamy poziom, przyspieszamy te napisy i zobaczmy, co się podzieje. Juhu, ślizgawka. Lądowanie trochę niefajne. Blondie się cieszy. Z Luke. A to jest Han Solo, chyba, tak. Ups. Sytuacja opanowana. No i dobra. Mi przypadł Han Solo. Nie jest źle. Chewbacca. Spróbujemy tutaj podejść ich. Szybko, szybko, raz, dwa. I no i idziemy dalej. Na szczęście jest tutaj jakieś tam wyjście. Powiem ci szczerze, że ten moment gdzieś tam mam. Ten moment gdzieś mam jakieś takie przebłyski z filmu, że kojarzę. Ale nie do końca. Założę sobie czapeczkę, żeby ładnie wyglądać, żeby kupić tak. No i straciłem czapkę. No trudno, jak będzie. To wróćmy. Jak będzie potrzebna, to wiemy, gdzie mamy wrócić. To już wróćmy na zapas. Bo obawiam się, że wyskoczę na nas kolejni przeciwnicy. Ja mam jedno serduszko. Jak wyskoczę na nas kolejni przeciwnicy, to zaraz będzie, wiesz. Będzie problem. Co my tutaj mamy? Jest jakieś. No i to właśnie. Co jest to? Dostałem od ciebie. Sorry, nie ten guzik. Co my tutaj przełączamy? Coś tu się przesuwa, zapalają się jakieś światełka. A co, jakby jakieś takie. Różne. Możemy różnie ten hak przyporządkować. Co to jest, jak jest na czwórce ten hak? Spadłem. No i mówiłem, że tu jest trochę tych przeciwników. Tak, tak czułem. Zaraz. Chcę się pomóc. Właśnie, było ich za dużo. Jest power up. Mam power up. Masz power up. Jak go użyć? Nie mam pojęcia. I co my tutaj jest? Co my tutaj mamy? Co to jest? Jest jakieś pokrętło, które. Ewidentnie czegoś wymaga. Może spróbuję przesunąć to gdzieś tak w tym kierunku, mniej więcej. I się power up skończy. Czy ja mogę coś teraz z tym zrobić? To chyba jest niewpasowane do końca. Przesunę to trochę bardziej. Czy to działa tutaj? Jest, teraz działa. No i teraz ty sobie wskocz, spokojnie. Nie mam rady. Za nisko skaczę. Czy możemy to dać niżej? Nie jesteśmy w stanie. Więc może. Co my możemy tutaj zrobić? Tutaj możemy wskoczyć i rozbujać się tutaj. No i ja byłem. Byłeś. Spróbuję się tam dostać jeszcze raz, albo ty się tam dostań, a ja będę ci. Myślę, że ty dłużej skaczesz, ale. Znaczy nie, mamy chyba podobny skok. Chociaż nie jestem też pewien. I zostań. Aha. No właśnie. Dobra, moja kolej. Któremuś się w końcu uda. Zapomniałem, że to jest winne, ale podniesie. Dobra, udało mi się wylądować. Trochę na twarz, ale. Dalej nie pójdę. Dobra, wystarczyło. Wystarczyło, żebym wskoczył. Co ja tutaj teraz mogę zrobić? Co jestem w stanie? Tutaj jest jakiś przełącznik. Jeżeli ja bym go tak. To wyskakuje nam. A oni się tutaj jakoś dostali. Kurczę. O, mam trudności pewne, okej. Okay. Udało mi się. Tutaj tam zapalasz, widzę. Jakieś lampki. Luke, przesuń się. Dobra. No i słuchaj, coś tu się rozpadło. W sumie sensownie myślę. Tu mogę coś zrobić. O, wsiadłem do czegoś. Co to jest? Wiesz co, powiem ci szczerze, że to wygląda jak taki do czyszczenia podłóg pojazd. Tylko, że to lata nad podłogą. No chyba lata, ma takie tam. Ale, czy ja nie powinienem. I ty chyba teraz to możesz zapalić. Powinienem to zaznaczyć. Oj, chwila. Bo jak ja. No bo nawrócimy, tak? Byłem za wolny, żeby ten rozmawiać. I jadę. Nie dam rady. Próbowałem, już szybciej nie jestem w stanie tego ogarnąć. Słuchaj, a jakbyś tam. Właśnie, przełączał. Może jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. Czekaj. Goddammit. Jesteśmy w stanie tego przełączyć. Nie no, kurczę. To mieliśmy jedną szansę tylko, żeby to przełączać i zmarnowałem ją.
strasznie ciężko jest tym prosto pojechać. Może ja powinienem jakoś tak, wiesz, lepiej to zrobić. Spróbuję tak się jakoś nawrócić. Ojej, o! Spróbuję się jakoś tak nawrócić i jakoś tak... Dało się. Jednak się dało. Jednak się dało. Mieliśmy rany. I teraz musimy się tam z powrotem dostać. I tam mogli coś dalej kombinować. Skakujemy tutaj. Myślałem, że ten podnośnik będziemy mogli o wiele wyżej podnieść, ale nie mogliśmy. Teoretycznie pewnie kiedyś można było, ale... się popsuł. Jest teraz moment zepsuty. Twoja kolej. Dobra, i teraz... Tak, od do góry. No i nie udało się. Nie, może faktycznie moja postać wyżej skacze. I teraz tutaj potrzebujemy hełmu. Cofnę się. Ładnie po hełm. O, świetny pomysł. Przynajmniej nie będę musiał tak daleko iść. Mamy hełm. Możemy obaj go na przykład sobie założyć. No, w razie co, ale... Tym razem tobie przypada rola noszenia go w taki bardziej ekstrawagancki sposób. Nie mogę. Nie mogę z tego. To jest na śmieszna sprawa. O, spadłem sobie na twarz. Nic się nie stało. O, jest, udało się. Tylko... Po poręczy. Pochwaliłem za wcześnie. Ja się tutaj dam rozpoznać. I chyba, tak, przeskoczy nam ekran, więc żaden problem. Co się dzieje? Halo. Ej, nie mają szyby, zobacz to. Świetna sprawa. Ale strasznie, ja mają, strasznie mają zabrudzone te szyby. Ty, a może mógłbyś nimi wyczyścić te szyby faktycznie jakoś tak dobrze, czy coś takiego? Może to jest kolejny rodzaj jakiejś takiej mini zabawy. Chociaż chyba nie widzę efektu. Czy ja mogę im jakoś pomóc? Strzelam do nich. Ty, umyłeś? A, nie, chyba zniszczyłem im szybę. I oni się troszeczkę rozgniewali. Ty, może tam możesz wejść? Ej, to jest niegłupie. A możesz mnie tak w lewo trochę przesunąć, tam u góry? Może tam coś jest. No i tak trochę przesuń mnie tutaj. Ja bym sobie może gdzieś skoczył tam u góry, na środku. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Lepiej nie, dobra. Szanujemy życie Hana Solo, on jest ważną postacią. Co my tutaj poskładamy? Co tutaj jest? Co to jest? To nie jest taka... To nie jest ten kolejny taki... Dobra. To wystarczyło... To by najwidoczniej uruchomiało to przełącznik. Chyba będę potrzebował twojej pomocy, bo one strasznie szybko odskakują. Okej. To przesunę, bo nie wiem do czego. Ja ci Leia przeszkadza. Przesunę to. No niewiele więcej jestem w stanie zrobić. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Skoczyli na nas. Rozumiem, że to sobie z nimi poradzisz. Ja już to sobie tutaj przepchnę. Jest. To jest coś tam, jakiś akumulator, czy coś takiego uruchomiło. Włącznik, przełącznik właściwie. Co tu się dzieje, moi państwo? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Idziemy dalej. Musimy uciec z Gwiazdy Śmierci. Co to jest? Można to zepsuć. To jest najfajniejsza sprawa. Można tutaj praktycznie wszystko zniszczyć. O! O, udało się. Już myślałem, że... Wróć! Takie skrzydełko. Będziesz musiał się wykazać zręcznością. Świetnie udało się. Ja mam zręczności sporo. Ej ty. Skakujemy do góry, tam... Co to teraz tutaj? Coś spadło. Ty spadłeś. No ja spadłem zaraz za tym. Tą paszką, która wypadła i tutaj co to jest w ogóle? Ale żeś poleciał. Jestem na dole zaklinowany, nie bardzo jestem... A uda mi się, jestem w drodze. Skoczę. Jest. Tu pozbieram jeszcze monety. Czy tam coś jest u ciebie? Tutaj tak, jest czapka, ona może się przydać. Musisz mnie osłaniać. Słaniać. Ten ma inny strój w ogóle. A to był nasz. Luke. Dobra, super, założyłem też czapkę. Ale ich tam się narobiło. Jakiś granat by się przydał, czy coś. No, prawie się. No, prawie się. Dobrze, że założyłeś czapkę. Teraz muszę poczekać, aż pojadę z powrotem do góry. No i na Luka mnie przerzucił, ale mam nadzieję, że on tam zostanie na tej platformie. Został. Staw tu obok. No, muszę poczekać, aż będzie jechał z powrotem. Ciężko to wyczuć, ale za chwilę się postaram. Nic nie widać. Jest. No i zmienia się w Hana. I super. Tam u góry coś jest. Jakaś moneta, ale trzeba mi użyć mocy. Już strzelałem do nas.
Dobra. Kolejny. Jakieś takie czarne trupery. Całkiem fajnie wyglądają. No, przynajmniej las z Wajderem. Tutaj jeszcze mamy jakieś przełączniki. Skakują kolejni panowie. Nie pospadam, póki mnie ktoś nie osłoni. Ale ich tam jest. Zabili mnie. No bo kurczę, wyskakują na nas z tyłu. Wyskakują na nas z tyłu, tam z przodu na nas strzelają. No kurczę, to jest... Tu jest problem. Strzelam do nich ile mogę. Strzelaj ich tutaj. Ale tam cały czas następni zeskakują. I zestrzelili mnie w końcu. Czy my jesteśmy w stanie ich tutaj zamknąć? Tak, jesteśmy w stanie ich zamknąć. Chociaż jednych byśmy mieli na chwilę z głowy. Ja to tutaj staram się składać, ale... No. Dobrze, udało się. Zabili mnie, ale to nic. Nie w najlepszym stylu, jakoś się udało. Tu możemy... Następne składam już od razu, ale nie wiem, czy to jest potrzebne, czy to jest konieczne. Bo tutaj się otworzyły jakieś drzwi. Czy ja mogę tutaj zerknąć? Przebiegam, ale... Coś tu jest. Hełm! Czyli najprawdopodobniej będzie potrzebny gdzieś tam w przyszłości. Jest, można przejść, nie? Na drugą stronę, bo przeszedłem przed chwilą. Dobra, przeskakuję zaraz za tobą. I... O! Unikam! Ach, no zabrakło mi chwili, żeby... I teraz muszę wrócić. Jakoś. O! Okej, okay, dało się. Będę potrzebował ciebie, żeby tutaj... Jest, ubieram. No i musimy jakoś to zrobić, żeby mnie osłonić po drodze. I żebym... Dasz radę go zestrzelić? Nie. O, trafiłeś na końcu, dobra. Ciężko jest tak trafić. Ciężko jest tak trafić, bo... Średnio mamy wpływ na to, gdzie chcemy strzelić. Czy tutaj coś z tyłu jest? Bo często takie znajdźki mogą się znaleźć. Ale chyba nic nie ma, bo ekran dość... Tu się jakiś pakunek znalazł, jakiś taki fioletowy, 1x3, ale... O! 2x3, super. 3x3. 3x3. Dostaliśmy monetę. Najprawdopodobniej w miejsce tej monety normalnie pojawia się zawsze część do tego... Łooo! Saga. Część do tych statków, które się kompletuje. No i mnie niestety tutaj, no, kurde, zestrzelili. Dobra, świetnie. To sobie tam pobuduję, jak już się zabrać do tego. Ja pozbieram te monety. Bo mnie atakują, nie potrzebuję kogoś, kto był. Już idę, tylko że staram się ich tutaj. Ja średnio widzę, wiesz, bo oni przychodzą z akurat takiej strony, której kompletnie nie widać. Ta kamera jest średnio przemyślana tak naprawdę. A już w wielu momentach dochodzimy do takiego wniosku, że można było ją lepiej ustawić. To jest też stara gra, nie? Nie ma co wymagać za dużo tego, bo... Zdążyłem przejść. A, dobra, wiesz co? Wejdź po prostu do tamtych drzwi, mam nadzieję, że przeskoczy ekran. Myślałem, że tutaj się może coś... Nie przeskoczy. Okej, okay, otworzyłeś. Nie, przeskoczył jednak. W końcu przeskoczył. Ja myślałem, że tam może jakaś znajdźka by się dla nas znalazła, czy coś takiego, ale najwyraźniej to mogliśmy tylko zamknąć nie dostęp. Nie wejdź w to, coś, nie? To brzydko boli. Wygląda. Nie wiem, ale brzydko wygląda. Nie chcę ryzykować. Patrz, jest i on, Ben Kenobi, który walczy z samym Vaderem. Au, ała. Zagapiłem się i skończyło się to marnie. Irytująca sprawa, że te troopery nas strzelają z... takiej strony, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. A co tutaj może chodzić? O! Zasiliłeś coś, mam takie wrażenie. No i super. Składamy to do kupy i wskakujemy do góry. Co tutaj jest? Jest i nasz krążownik. Ale on tam jeszcze... No i straciłem postać, bo wyskoczyłem poza... No właśnie. Ej, aha, ja też spadłem. Co ja tutaj jestem w stanie poskładać? Coś tutaj jest. Skąd? Zeskakują z góry, cwaniaki. O, są nasze robociki. Dobra, cię osłaniam. Tyle, ile mogę. Zmieniam się w Artu, bo tam Artu był potrzebny. Spróbuję rozkodować to miejsce. Nie wiem, czy to jest skodowa. Chyba tak. Udaje się go trochę podnieść. Delikatnie, ale jeszcze nie wystarczająco, żeby można było do niego wsiąść. Więc najprawdopodobniej... Jezu, ale tutaj zyskuje. No i...
tyle monet. Ja się tutaj staram, zbieram i oni tak po prostu 4000 monet wypadają ze mnie. Niemal w sekundę. Czy oni się kiedyś skończą? Nie wiem, ale róbmy szybko, co mamy zrobić. I spadajmy stąd. I spadajmy stąd. Jest tu potrzebny artu. Więc też go użyjemy. Poczekaj, poczekaj, bo tam... Aha, tutaj się... No, tak patrzę, czy nie idę. Asekuracja. Tam coś jest, widzisz? Takie niebieskie... ten... białe, przepraszam, kółko. Musimy... A podejść bliżej do ekranu, podjedziemy. Trooper, czapka. Czapka łamana na hełm, musimy to zdobyć. Tutaj można... Ja to spróbuję zaraz... zapalić. Bo już przelecie tam. Zabrakło mi drogę ekranu. Zabrakowałeś. Aha. Nie, bo ekranu nie brakuje. Nawrócę się tutaj i spróbuję... No wie... Dobra, jadę. Raz, dwa, trzy, cztery, bądź. Wiesz, że strasznie ciężko jest zrobić. Może to wyglądać na ciężko łatwe. Ciężko się z tym steruje, domyślam się. W każdym razie... Zaraz się tutaj... No, kurczę... Jeszcze raz, trzech razy sztuka. Nie z tobą biegają. No trochę, trochę przeszkadzają. No kurde. Pamiętasz może, gdzie my mieliśmy hełm do zdobycia? Czy my jeszcze jesteśmy w stanie tam wrócić? Nie. Jest. Dało się. Ale to nie wszystko. Mamy cztery diody się tam zaświeciły, zielone, z tyłu. Ostatnia dioda prawdopodobnie... będzie potrzebowała hełmu. Będzie potrzebowała hełmu. Znowu ich wysyp żywych trupów. Dobra, jakoś tam sobie radzimy lepiej lub gorzej. Nie jest chyba z nami tak najgorzej. Co myślicie o tym? Wydaje mi się, że nie jest źle. Że nie jest aż tak źle. Wiem, że zawsze może być lepiej, na pewno znajdzie się ktoś, kto... No i teraz tak, ja tam nie jestem w stanie przeskoczyć. Oła, co tutaj robił? Ci nasi towarzysze nie bardzo... Ej, chodź. No mi aż bohatera zmienia. Czekaj. Daj mi go. Kogo? Artuditu. Artuditu? Co byś chciał? A ja tam już odkodowałem to jedno, tak? Jedno miejsce. Tak. A może tutaj? Ej, jeszcze raz przez to przejedź. Mówisz? Weź tą maszynkę jeszcze raz przez to, to może twoja kolej, może ty spróbujesz, może tobie to wyjdzie lepiej, bo... Może. Kurczę, naprawdę... A oni zresztą za mną podążają, to może nie będą ci tak przeszkadzać. Widzisz? Jedź, jedź, jedź. Gdzieś tu, nie wiem, stanę z nimi gdzieś. Okej, muszę iść za tobą, żebyśmy... Ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa. Ten pojazd średnio współpracuje. 2 hours later. Tutaj jest to przejście, ale nie mamy hełmu i nie jesteśmy w stanie go zdobyć. Tutaj Artuditu jest rozkodował to miejsce. Tutaj coś jest. Ale jest otwarte nawet. No i super. To się okaże, że to było całe wyjście tylko. Które musieliśmy zrobić. Cofnijmy się, bo tutaj gdzieś... Gdzieś... Musisz obejść ten klocek, jest za duży. Nie wiem, czy tutaj to było. Tu wchodziliśmy? Gdzieś musimy odnaleźć hełm z powrotem. Nie, tutaj nie. Tutaj jakieś cela łamane na niewielkie pomieszczenie. My stąd przyszliśmy? Nie. Tak, gdzieś stąd, ale to... Kawał drogi. Tak. Gdzieś tędy szliśmy mniej więcej. Coś tak... ale gdzie tutaj był hełm? Gdzieś na pewno. Tu, tam masz. Nie tam, tam. Tam na prawo. Już próbuję, ale nie... O, jest. Będę potrzebował twojej pomocy. I gdzie? Musisz tam... Na ten czerwony, bo ten nie służy do otwarcia drzwi. O. No i przeskakujemy i jest hełm. Nie wiem, czy na wszelki wypadek nie ubrałbym dwóch. Tak, dałeśmy. A to jest daleki dystans do pokonania, a nie jeszcze jakby jakimś trafem się trafiły kolejne trupery do... Próbuję się, kurde, pozbyć tamtego gościa daleko z tyłu. Ale nie jestem w stanie tego zrobić. O, gdzie on lata? No, co za koleś. Dobra, udało mi się. Dzięki, super. Chyba wstawałeś na złej platformie, na złym miejscu, żeby przeskoczyć. Możliwe, możliwe.
No nic, idziemy. Idziemy z moim super hełmem, z czapką. Tylko nie strzelaj do mnie przypadkiem. Wiesz. Bo pozbędę się hełmu. Lubisz, jak ty strzela? No i dobra. Teraz idziemy gdzieś tutaj. I tam były drzwi. Tak, tak myślałem, że kurczę coś z tymi drzwiami, ale... Welcome. No i... Co to jest? Puchar Quidditcha. Naprawdę? Nie, nie wiem. Ale... No jakiś puchar. Kolejna... No nie, ten puchar wcale nam nie pomaga, czyli to prawdopodobnie trzeba to przejechać. Jeny. Normalnie trauma. No i wyjechałem. Teraz muszę wsiąść do tego pojazdu. I nie mogę. Będzie problem. Bo nie jestem w stanie go cofnąć. O matko. No, no, no. Prawie. Jest. Dobra. Jedźmy tam. Jedźmy tam i zróbmy to. No niestety mi przyblokowało mnie. Poczekaj, bo idę tym, muszę zmienić postać. Nawracam się i jadę. To jest niemożliwe. Nie, to jest, to na pewno nie będzie to, tu musi być coś jeszcze. 6 hours later. Chodź z tym tam... hełmem, tam u góry hełm był potrzebny. No dobra, zapomniałem o tym, że tam jest ta para, która nas może wybić do góry. Skakujemy, tu jest Freepio potrzebny, a tutaj Boba Fett. A Boba Fett, kurde. Gdzie jest Freepio? Chodź tutaj. Może wreszcie będzie koniec naszej męki tutaj. Tu platforma zjedzie. Jesteś pewien? Nie, nie, krążownik się wysunął, nie. Nareszcie, udało się. Trwało to, trwało. Teraz ja mam taki problem, że nie mogę stąd zeskoczyć. Bo Freepio zupełnie nie potrafi skakać. Tutaj na szczęście jest dziura. Ty patrz. Więc... no ale rozpocząłeś wojnę. Nieprawda, sama się rozpoczęła. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i co się dzieje. Absolutnie. Nie zestrzeliłeś mnie. Sorry. Gdzie ja jestem? Tam gdzieś jestem. Mordor się dzieje. Nie to uniwersum. O matko. Pochwyciłem jakiegoś luka i jest! Udało się! Jest! Otwierają się wrota drzwi. Możemy tam wsiąść i zakończyć prawdopodobnie tym samym ten poziom. No było to karkołomne. Trochę tak. Czuję, że mam już zmęczone oczy. Ale to nic. Dla was zawsze fajnie się nagrywa. No i w taki sposób Ben Kenobi kończy swój prawdopodobny żywot. Śmiercią bolesną, nieprzyjemną. A my kończymy... Nie wiesz, jak to jest zginąć od miecza świetlnego. Może to jest akurat fajne. Nie sądzę. Może ci akurat fajny dreszczyk przychodzi i umierasz. Tak czy owak, to by było na tyle. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Miejmy nadzieję, że ktoś dotrwał tutaj do końca. Dajcie znać w komentarzu, jeśli tak było. No i zapraszamy was jutro na godzinę 13 na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć. Cześć.